Mirosław Słapik w naszym studiu, dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi, do niedawna dyrektor Centrum Promocji Regionu Gołdap, sekretarz Olsztyńskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, autor wielu książek o Gołdapi, o uzdrowisku Gołdap wie wszystko, a nawet trochę więcej. Dzień dobry, witam w studiu. Dzień dobry. Nie jestem przekonany, czy wiem wszystko, ale postaram się odpowiedzieć na pytania. Uzdrowisko Gołdap. Słyszeliśmy całkiem niedawno o problemach Augustowa, o tym, że nie może powstać wiele kolejnych firm, które chciałyby powstać. Nie ma tej dzielnicy przemysłowej, nie ma możliwości rozwoju ze względu właśnie na uzdrowisko, na status uzdrowiska. Jak to wygląda w Gołdapi? Nie narzekają przemysłowcy, nie narzekają przedsiębiorcy, że nie można się rozwijać? To znaczy, bywały takie sygnały, ale wydaje mi się, że to teraz wszystko współgra w sposób dosyć istotny. Może to też wynika z tego, że Gołdap na początku lat 90. startowała od zera, więc można było na to spojrzeć bardziej klarownie i bardziej kompleksowo. Także to uzdrowisko w pewnym momencie stało się celem. Po prostu padły te PGR-y, bo przecież to był jeden wielki PGR tutaj w tym regionie i raczej to się teraz sprawdza. Jest specjalna strefa ekonomiczna i też powstają takie instytucje, które określiłbym jako około uzdrowiskowe, czyli jakieś hotele, które też czekają oczywiście na klientów i też na inne inwestycje. Uzdrowisko, czyli tak dla uściślenia tematu naszej rozmowy? Proszę? Uzdrowisko, czyli? Co oznacza to słowo w przypadku Gołdapi? W przypadku Gołdapi uzdrowisko to jest pojęcie dosyć szerokie. Z jednej strony oczywiście wiąże się z tym czystym powietrzem, z przepiękną okolicą, bo Gołdap jest stworzona do takiej turystyki aktywnej, ale też wiąże się z ludźmi, z tą specyfiką, którą nadali również ludzie. Bo chcieli tego? Bo chcieli i wydaje mi się, że ten start, który nastąpił w latach 90. się przyczynił do tego, że jednak ci ludzie w pewnym momencie zaczęli patrzeć trochę inaczej. Nie na zasadzie rozdawnictwa, nie na zasadzie chciejstwa, ale na takiej zasadzie, że trzeba tu mieszkać, że trzeba coś stworzyć. Trzeba przyznać, że też była grupa ludzi, którzy też myśleli w sposób trochę inny, w sposób bardziej twórczy, bardziej wychodzący poza granice powiatu gołdapskiego. W związku z tym statusem miejscowości miasta uzdrowiskowego jakiś wzrost turystyki nastąpił znaczny? To też przełożyło się na liczbę odwiedzających Gołdap? To nie był znaczny wzrost turystyki. Wielkie Jezioro Mazurskie kończą się gdzieś na Giżycku, można powiedzieć, i na Węgorzewie. I trudno mówić w Gołdapie o turystyce masowej. To warto podkreślić. Natomiast Gołdap postawiła dosyć wcześnie na turystykę aktywną. Rozwój turystyki aktywnej jednak jest to proces dosyć długi. I w Gołdapie to można powiedzieć, że o ile uzdrowisko ruszyło dosyć mocno, w sensie nawet promocyjnym, to jednak to będzie proces, jednak, który trochę potrwa, jeśli chodzi o przyciąganie turystów. Natomiast ja nie wierzę w coś takiego za bardzo, że puste miejsca, ta nieskażona niczym przyroda, nawet jakimiś instytucjami, że one przyciągają ludzi. Uważam, że ludzie przyciągają ludzie i też przyciągają inwestycje, więc trochę więcej inwestycji Gołdapi jeszcze jest potrzeba. Jakie to inwestycje? Czego brak? Wydaje mi się, że inwestycje uzdrowiskowe. Ja sobie wyobrażam Gołdap jako taki ośrodek rehabilitacji, ponieważ tutaj dosyć dobrze funkcjonuje sanatorium. Ale nie zaszkodziłoby, gdyby się pojawiły jakieś inne sanatoria i jakieś centra rehabilitacji. Stawiamy na rekonwalescencję, stawiamy na odbudowę naszych starganych pracą, życiem organizmów, ale w Gołdapi już są warunki po temu, by troszeczkę uzdrowić nas i od środka, i na zewnątrz. No tak, spa, pijalnie wód, tężnie i tak dalej. Tak się szczęśliwie złożyło, że dowrócono się do wód, które są wodami mineralnymi i które rzeczywiście korzystnie mogą wpływać... Na początku były wątpliwości, tak? Były wątpliwości, które mogą wpływać na zdrowie. No taką rewelacją, z czego gołdapianie są bardzo dumni, okazała się ta promenada uzdrowiskowa, przy której są urządzenia do ćwiczeń, z których nawet zauważyłem, że w ciężkie mrozy ludzie korzystają z tej promenady. Odchodzą bardzo daleko od centrum Gołdapi i sobie idą na promenadę. Ćwiczą w mrozy też na tych urządzeniach. We'll be right back.